Cześć, słuchasz podcastu praktycznie o wystąpieniach. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją jednego z poprzednich odcinków tego podcastu zatytułowanego Kogo i czego nie lubią dziennikarze, więc jeśli tamtego odcinka jeszcze nie wysłuchałeś, to zachęcam Cię, aby to zmienić. Zachęcam Cię do tego, abyś zapoznał się z tamtym właśnie wspomnianym odcinkiem. Dziś natomiast kontynuacja, tak jak wspomniałem, będzie to odpowiedź na pytanie, jak rozmawiać z dziennikarzem. Innymi słowy, 10 podstawowych najważniejszych zasad udzielania wywiadu. Ten dzisiejszy odcinek podzieliłem na dwie części. Część pierwsza jest odpowiedzią na pytanie, co należy zrobić przed wywiadem, przed pojawieniem się w redakcji. No i część druga to już ta główna część, w której będę mówić się o tym, jak zachowywać się podczas rozmowy z dziennikarzem, tak aby wywiad był udany, tak aby setka, bo to nie to samo, której udzielamy dziennikarzowi, była po prostu atrakcyjna. Cześć, dzień dobry, nazywam się Jarek Brzeski, a to jest podcast praktycznie o wystąpieniach. Znajdziesz tu porady na temat wystąpień, skutecznej komunikacji i autoprezentacji. Oprócz tego poznasz ciekawych ludzi, którzy na co dzień pracują głosem i występują publicznie. Przyjemnego słuchania i zaczynamy! Tak jak wspomniałem, dzisiejszy odcinek zatytułowany Jak rozmawiać z dziennikarzem, to kontynuacja poprzedniego materiału zatytułowanego Kogo i czego nie lubią dziennikarze. Raz jeszcze zachęcam Cię do jego wysłuchania. A jeżeli sama perspektywa wywiadu, sama perspektywa tego, że spotkasz się z dziennikarzem, wywołuje w Tobie niepokój, jest dla Ciebie po prostu stresująca, to zachęcam Cię także do wysłuchania dwóch innych odcinków, w których mówię o tym, jak poradzić sobie z tremą, w jaki sposób skutecznie okiełznać tremę. Tutaj mamy dwa odcinki. Jeden z nich to jest odcinek, w którym radzimy sobie z tremą na kilka dni przed wystąpieniem publicznym. Tutaj zdecydowanie nacisk na przygotowanie. No i odcinek drugi to już jest ten, w którym podpowiadam praktyczne porady, rzecz jasna, jak to zawsze w tym podcaście, co zrobić, aby trema nas nie sparaliżowała, tak aby trema nie przekroczyła tego progu, w którym nie jesteśmy już zdolni do wygłoszenia przemówienia, do wystąpienia publicznego. Zapraszam, zachęcam, to tyle jeśli chodzi o polecajki, dwa odcinki poświęcone radzeniu sobie z tremą, a teraz już temat dzisiejszego odcinka, jak rozmawiać z dziennikarzem. Zasada pierwsza, krok pierwszy to zapytaj o zagadnienia. Ważne jest, abyś dowiedział się, na jaki temat będziecie rozmawiać, jakich zagadnień podczas rozmowy zamierza dotknąć dziennikarz. Zagadnienia, tak jak powiedziałem, to nie jest przejęzyczenie, to nie jest pomyłka, nie mam tutaj na myśli konkretnych pytań. Dziennikarze raczej tego nie lubią, nie chcą wysyłać tych konkretnych pytań, przynajmniej ja mam takie doświadczenia też tutaj z perspektywy mojej, też rozmów z koleżankami, kolegami i dziennikarzami. Jak być może wiesz, 7 lat mojego zawodowego życia spędziłem w radiu, więc nie pytania, a zagadnienia. Wynika to z prostego faktu, że podczas rozmowy dziennikarz będzie chciał zadać kolejne pytania, dziennikarz będzie chciał rozwinąć dany wątek, no i wówczas będzie się czuł ograniczony, jeżeli ty będziesz tylko jako rozmówca oczekiwał od niego zadawania tych konkretnych tylko zagadnień, poruszania tych konkretnych zagadnień. Pytanie drugie, które musisz sobie zadać przed wywiadem, to jest też zasada druga, 10 zasad rozmowy z dziennikarzem, to live czy z puszki. Tak sobie umownie tę drugą zasadę nazwałem. Musisz po prostu się dowiedzieć, powinieneś się dowiedzieć, czy to będzie rozmowa na żywo, czy to będzie rozmowa nagrywana. No i tutaj też kilka takich dodatkowych pytań. Oczywiście, czy będzie to rozmowa w formie audio, wyłącznie w formie audio, czy także w formie wideo, czy po prostu nagrywacie wyłącznie Twój głos, czy nagrywacie także obraz, czy jest to wypowiedź dla radia, czy jest to wypowiedź dla telewizji. Jeżeli ten drugi przypadek, telewizja, portal internetowy z wykorzystaniem materiału wideo, no to oczywiście make-up, tutaj też ważne, aby o ten make-up zadbać. Nieco więcej na ten temat w tym poprzednim odcinku, w którym zatytułowany jest Czego i kogo nie lubią dziennikarze. Być może też taki osobny materiał poświęcony pracy z kamerą, wystąpieniom przed kamerą też nagram, daj znać w komentarzu, napisz do mnie maila, czy takim materiałem byłbyś zainteresowany, zainteresowana.
No i jeszcze jedno pytanie, które musisz sobie zadać przed wywiadem. Czy będziesz jedynym gościem, kto będzie z tobą rozmawiać? Jak nazywa się ten dziennikarz? W jaki sposób prowadzi rozmowę? Jakie są jego poglądy być może? Czy jest to osoba raczej łagodna? Czy jest to osoba dociekliwa? No i też ważne, bardzo ważne, kto będzie twoim odbiorcą? Kto będzie słuchać tej twojej wypowiedzi? Czy to dłuższej wypowiedzi w formie wywiadu, rozmowy? Czy może tylko setki, czyli te kilkanaście, kilkadziesiąt sekund twojej wypowiedzi. Poznaj odbiorcę, dowiedz się, kto jest odbiorcą. W ten sposób będziesz mógł dopasować ten język do tego, kto jest twoim odbiorcą. No i to poznanie odbiorcy to jest trzecia zasada, trzeci krok, który powinieneś wykonać właśnie przed udaniem się na wywiad, przed udaniem się do redakcji radiowej, telewizyjnej, czy też nagrania przez internet, no bo przecież mamy pandemię. Mnóstwo materiałów dziennikarze przecież, jeśli nie wszystkie, albo chociażby hybrydowo, pozyskują właśnie poprzez nagrania online. Także poznaj odbiorcę, zasada trzecia, dostosujesz w ten sposób przekaz, język i styl tej prowadzonej dziennikarzem rozmowy. No i już część druga tego dzisiejszego odcinka, odcinka poświęconego rozmowie z dziennikarzem, to już część poświęcona zachowaniom podczas wywiadu. Punkt czwarty, zasada czwarta, jakby to powiedział, jak to napisał w swojej książce Simon Sinek, poznaj swoje dlaczego. Zastanów się, dlaczego w ogóle udajesz się do tej redakcji, w jakim celu udajesz się do redakcji, na czym ci zależy, dlaczego w ogóle zgodziłeś się. Oprócz tego, że chcesz się uwiarygodnić, pojawić się w mediach, zastanów się, co chcesz zyskać właśnie biorąc udział w takiej audycji czy też programie telewizyjnym. Zastanów się, to bardzo ważne, jaki jest cel twojej obecności w mediach, dlaczego idziesz na ten dany wywiad. No i też po kłosie tego, o czym mówiłem przed chwilą, przygotuj taki najważniejszy wątek, temat, zagadnienie i postaraj się ten wątek, temat, zagadnienie przedstawić na początku rozmowy. Zatem punkt czwarty, krok czwarty, poznaj swoje dlaczego. Krok piąty, zasada piąta, bądź aktywny. To ważne, abyś rozmowę prowadził właśnie w taki sposób aktywny, abyś nie odpowiadał na pytania zdawkowo, na przykład słowami tak lub nie, właśnie, otóż to, właśnie tak, to prawda. Nie, jeżeli w ten sposób będziesz odpowiadać, to jest duża szansa, że to jest twoja ostatnia wizyta w tej redakcji. Dziennikarze tego nie lubią, z najzwyczajniej w świecie nie będą mogli tego wykorzystać, nie będą mieli co wyciąć do setki, czyli do tych kilkunastu, kilkudziesięciu sekund twojej wypowiedzi, czy to radio, czy to telewizja, no bo ty nie odpowiedziałeś, ty nie dałeś im tego mięsa, na które dziennikarz czeka, nie dałeś im tych ciekawych wątków, zatem nie odpowiadaj w sposób zdawkowy, staraj się budować krótkie, konkretne, zwięzłe zdania, ale jednak zdania, nie pojedynczymi słowami, nie równoważnikami zdań. No i jeżeli już jesteśmy przy wypowiedzi, to staraj się też nie używać specjalistycznego języka, nie używać takiego żargonu języka danej branży, bo to też jest bardzo trudne. Potem dla odbiorcy on po prostu nie zrozumie twojego przekazu, przestanie słuchać. Tak to po prostu działa. Jeżeli nie rozumiemy, to się wyłączamy, przestajemy słuchać radia, telewizji, przestajemy słuchać tego nadawcy, w tym przypadku gościa danej audycji, więc podpowiedź się piąta, zasada piąta, bądź aktywny, nie odpowiadaj zdawkowo, ale buduj krótkie, zwięzłe zdania na dany temat, na dane zagadnienie, o które pyta cię dziennikarz. No i zasada szósta to też jest rozwinięcie tego, o czym mówiłem przed chwilą. Warto, abyś rozwijał te zagadnienia, abyś nie mówił krótko. Też ważne jest, żebyś co chwilę nie zmieniał wątku swojej wypowiedzi. To też taki podpunkt już siódmy. Dlaczego jest to tak ważne? Ano dlatego, że potem podczas montażu trudno będzie dziennikarzowi w postprodukcji te twoje zdania wyciąć. Jeżeli co chwilę będziesz zmieniał wątek, jeżeli co chwilę będziesz mówić na inny temat, przeskakiwał z tematu na temat, no to potem będzie trudno to zmontować, potem trudno będzie to wybrać w postprodukcji, no i najzwyczajniej dodajesz pracy dziennikarzowi, no i to też nie jest coś, na co na pewno dziennikarz czeka, bo tak jak już wiesz z jednego z poprzednich odcinków tego podcastu, dziennikarzowi zawsze się spieszy. Jeśli chodzi o to rozwijanie wątku, to też oczywiście tutaj duża rola dziennikarza, on powinien jak najbardziej ci w tym pomóc. Sztuce prowadzenia rozmowy, sztuce prowadzenia wywiadu mógłbym poświęcić kilka odcinków tego podcastu, podcastu praktycznie o wystąpieniach, dlatego teraz tylko krótko, ważne jest, aby dziennikarz zadawał pytania otwarte. To są pytania, które rozpoczynają się od słów kto, gdzie, co, dlaczego, jak.
Natomiast nie jest pytaniem otwartym zdanie, które rozpoczyna się od słowa czy. Przykład takiego zdania, przykład takiego pytania zamkniętego. Czy zgadza się pani z panem Janem Kowalskim? Czy to był dobry mecz w wykonaniu pana, pani zespołu? No i tutaj pada odpowiedź na oba takie pytania, tak lub nie. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma dar przemawiania, no to pociągnie, mówiąc kolokwialnie, wątek, ale jest tutaj duże ryzyko, że na tym rozmówca poprzestanie. Zatem tutaj duża rola dziennikarza, aby nie zadawać pytań tak zwanych zamkniętych. Punkt ósmy, punkt kolejny, krok kolejny, bardzo konkretna porada. Nigdy, przenigdy nie kłóć się z dziennikarzem, czy też z innym zaproszonym gościem. To jest po prostu słabe, to wygląda kiepsko i brzmi kiepsko. Ludzie nie zapamiętają tego, co miałeś do powiedzenia, nawet jeśli powiedziałeś coś ciekawego, nawet jeżeli jesteś ekspertem, zakładam, że jesteś profesjonalistą, że jesteś ekspertem w swoim fachu. Jeśli kłóciłeś się z dziennikarzem, jeśli kłóciłeś się z innym zaproszonym gościem, ludzie nie będą pamiętać niczego innego, nie będą pamiętać tego, co mówiłeś, zostaniesz zapamiętany tylko jako krzykacz i pieniacz. Nie kłóć się z dziennikarzem, nie kłóć się z innym zaproszonym gościem. Skoro nie możesz, nie powinieneś się kłócić podczas obecności w studiu telewizyjnym czy też w redakcji radiowej, no to też inna zasada, która jest bardzo pokrewna, nie przerywaj. Staraj się nie przejmować kontroli, pozwól dziennikarzowi zadać pytanie do końca. Nie wygłaszaj też tak zwanych monologów. Ważne jest, żeby wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, jak to śpiewa klasyk, kiedy swoją wypowiedź zakończyć. No a jeszcze raz wracając do zasady dziewiątej, tej, która brzmi nie przerywaj. Przerywanie jest zwyczajnie niegrzeczne, no i dotyczy oczywiście obu stron prowadzonej rozmowy. Tutaj ani dziennikarz, ani rozmówca nie powinien przerywać tej drugiej osobie. Dziennikarz jednak będzie zmuszony ci przerwać, dlatego też już dzisiaj cię ostrzegam, już dzisiaj ci podpowiadam, jeśli będziesz wygłaszał monologi, bo to jest nudne, to jest tylko przedstawienie jednego punktu widzenia, nie pozwala dziennikarzowi na zadanie kolejnego pytania, tracicie ten czas antenowy, zatem jeśli będziesz wygłaszał monologi, no to też nie będziesz osobą mile widzianą przez dziennikarzy, nie będziesz regularnie zapraszany do redakcji. Mam tutaj w pamięci sprzed kilku tygodni taką sytuację, kiedy jeden z redaktorów dużej ogólnopolskiej stacji radiowej był przez jakiś czas zmuszony do wysłuchiwania monologów zaproszonego gościa. No i finał tej rozmowy był taki, że dziennikarz podziękował, wstał, wyszedł, nie poprowadził tej rozmowy do końca. A co ciekawe, niestety ten zaproszony gość po wyjściu dziennikarza ze studia kontynuował swoją wypowiedź, kontynuował swój monolog. Nie rób tego, nie przerywaj i nie wygłaszaj monologów. Zasada dziewiąta. No i zasada dziesiąta, też nawiązująca do savoir-vivre, to jest taka dobra praktyka, też moja podpowiedź, jeśli chodzi o relacje z dziennikarzami. Do dziennikarza zwracaj się panie redaktorze lub pani redaktor. Dziennikarze to lubią po prostu, to jest forma bardzo przyjemna, bardzo grzecznościowa, przyjemna dla ucha, zwłaszcza dziennikarza. No i też oczywiście daje ci trochę czasu, zyskujesz na czasie, zanim odpowiesz na trudne pytanie, no to ten taki znak przystankowy w formie, w postaci panie redaktorze, pani redaktor daje ci te 2-3 sekundy oddechu. Ale nie sięgaj po to zbyt często, bo to już będzie sztuczne, bo to już będzie nienaturalne, no i będzie kłuło w uszy. Ja jestem bardzo wyczulony na to, kiedy rozmówca zbyt często sięga po formułę pani redaktor, panie redaktorze, no to już wtedy wiem, że nie zna odpowiedzi, że nie wie, co ma powiedzieć w danym momencie na zadane pytanie, nie wie, co ma odpowiedzieć na zadane pytanie. Tutaj także taka bonusowa reguła, można powiedzieć 11. Nigdy nie kłam podczas wywiadu, nigdy nie kłam podczas udzielania wypowiedzi dla mediów, czy to prasa, czy to radio czy telewizja, po prostu tego nie rób. Nie kłamiemy dziennikarzowi. To wyjdzie, prędzej czy później. No i to już chyba wszystko, co przygotowałem na dziś. Tak pokrótce omówiłem ci tych 10, może nawet 11 najważniejszych zasad współpracy z dziennikarzami, w to, w jaki sposób rozmawiać z dziennikarzami. Raz jeszcze tytułem podsumowania. Krok pierwszy, zapytaj o zagadnienia. Krok drugi, zasada druga, live czy z puszki, czy rozmowa będzie nagrywana, czy będzie się toczyć na żywo. Punkt trzeci, zasada trzecia, poznaj odbiorcę swojego przekazu. Dowiedz się, kto będzie słuchać twojej wypowiedzi, czy to w radiu, czy w telewizji. Czwarte, poznaj swoje dlaczego. Czwarta zasada,
dlaczego udajesz się do redakcji radiowej, co chcesz zyskać poprzez obecność w tej redakcji, czy to telewizyjnej, czy radiowej. Bądź aktywny, zasada piąta, nie odpowiadaj zdawkowo na pytania, nie odpowiadaj tak lub nie. Reguła szósta, rozwijaj wątek zawarty w pytaniu dziennikarza. Reguła siódma, nie zmieniaj co chwilę wątku swojej wypowiedzi. To później ułatwi montaż dziennikarzowi. Polubi cię za to, uwierz mi, wiem co mówię. Zasada ósma, punkt ósmy. Nigdy nie kłóć się z dziennikarzem lub też innym zaproszonym gościem. Zasada dziewiąta. Nie przerywaj ani dziennikarzowi, ani zaproszonym gościom. Zasada dziesiąta. Staraj się zwracać grzecznie, uprzejmie do dziennikarza. Forma pani redaktorze, pani redaktor jak najbardziej jest w cenie, jak najbardziej będzie mile widziana. No i zasada jedenasta, taka dodatkowa, bonusowa. Nie kłam podczas udzielania wywiadu, czy to do radia, czy do telewizji. Jeśli podobał Ci się ten dzisiejszy odcinek podcastu praktycznie o wystąpieniach, to wiesz co robić, udostępnij go, podziel się nim ze znajomymi, będzie to dla mnie informacja, że chcesz więcej takich materiałów, być może tak jak powiedziałem, nagram osobny odcinek na temat wystąpień przed kamerą, jak radzić sobie podczas wystąpień z kamerą, jak dobrze wypaść podczas wystąpienia przed kamerą, daj mi znać, czy też w komentarzu, czy w drogą mailową, czy byłbyś zainteresowany też wysłuchaniem takiego odcinka. No i jeśli już wspomniałem o drodze mailowej, oczywiście mój adres mailowy cały czas jest do Twojej dyspozycji. W opisie tego dzisiejszego odcinka znajdziesz mój adres mailowy. Pisz, zadawaj pytania, jeśli masz wątpliwości dotyczące wystąpień publicznych. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odsłony podcastu praktycznie o wystąpieniach. Do usłyszenia.